Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jan powiedział do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Jezus przestrzega przed byciem gorszycielem. Ten, który gorszy, ma zły wpływ na innych. Wprowadza innych w rzeczywistość, której sam duchowo, wewnętrznie żyje. Zobaczmy, ten, który jest gorszycielem, jest wewnętrznie, moralnie zdemoralizowany. Kiedy gorszymy, możemy prowadzić drugiego człowieka do zwątpienia w Boga, w Jego opatrzność, w Jego obecność, w Jego czuwanie nad człowiekiem, w Jego miłość. Można pozbawić drugiego wiary w miłość Boga do człowieka. Z gorliwości można przejść do pasywności w życiu. Człowiek zgorszony jest zniechęcony życiem. On uważa, że nie ma sensu. Nie ma sensu dobrze żyć, nie ma sensu stawiać sobie wymagania. Wprowadzić człowieka, który wierzy Bogu, w zgorszenie to tyle, co pozbawić go dziecięcego zaufania. Pozbawić go dziecięctwa Bożego. Tej świadomości, że Bóg jest dla niego dobry, jest czuły, jest obecny, że wie o jego sytuacji, w jakiej się znajduje. To odebrać człowiekowi też nadzieję na to, że jest możliwe życie bez udawania, bez obłudy, bez kłamstwa. Bo zobaczmy, czym jeden drugiego gorszy: kłamstwem, postawą nieszczerą, inną od tej, do której jest zobowiązany, czy to kapłan, czy rodzic, czy nauczyciel. Zgorszyć to pozbawić człowieka tego fundamentu, jakim jest wiara, nadzieja, miłość. Zgorszyć to przekonać do tego, że można udawać, że można prowadzić życie podwójne, a równocześnie mieć bardzo dobre samopoczucie. Nie przejmować się tym, co inni o mnie myślą, choć zwracają mi uwagę, próbując na nowo jakby odkopać zniekształcone moje sumienie. Zgorszyć to usiłować także człowiekowi wmówić, że białe jest czarne, że inaczej nie można żyć. Nie można żyć inaczej, jak tylko kłamać, oszukiwać, kraść, być nieszczerym, być nieprawdziwym. To pozbawić go tego wszystkiego, w co wierzył, co kochał, do czego dążył, do zbawienia. Zgorszony to taki człowiek, który powoli umiera. Powoli umiera. To człowiek, nad którym demon przejmuje władzę. Zauważmy, bo tam, gdzie jest zgorszenie, tam równocześnie jest demon. Człowiek nie wierzy Bogu, nie wierzy ludziom, nie wierzy sobie. Jeżeli nie wierzę Bogu, to nie wierzę ludziom. Ale jeżeli nie wierzę Bogu, to też nie wierzę w swoje możliwości. Że we mnie są jakieś wartości,
Jeżeli ja nie wierzę ludziom, to też mam problem z wiarą wobec Pana Boga. Dlaczego? Ja mam jedno serce, którym mogę wierzyć, którym mogę kochać, którym mogę ufać. Nie ma serca oddzielnego dla człowieka i oddzielnego dla Boga do relacji. Zgorszyć to, pozbawić człowieka sensu w to, w co człowiek mocno wierzył, co kochał. To ośmieszyć, poniżyć wartości najświętsze w jego życiu. Pozbawić go takiej warstwy ochronnej. Wtedy każdy, kto powie jemu jakąś rzecz złą, niegodziwą, on będzie to wchłaniał. Człowiek zgorszony jest osłabiony moralnie, osłabiony duchowo. To jest to, o czym mówili ojcowie pustyni. Pojawia się w człowieku acedia, lenistwo duchowe. On jest pusty, on jest wypalony. Być powodem grzechu wobec drugiego to spełnić posługę kusiciela. Zobaczmy, że szatan posługuje się człowiekiem, aby drugiego skłonić do nieposłuszeństwa Panu Bogu. Tego, który zwodzi. Gorszyciel to człowiek, który karmi drugiego tym, co jego niszczy. Najczęściej kusimy słowami, gorszymy tym, co mówimy, oczywiście też tym, jak żyjemy. Dlatego ogromna jest odpowiedzialność za słowo. Gorszący, czy ten, który doprowadza innego do zgorszenia, popełnia grzech śmiertelny. Jest ogromna odpowiedzialność za to, co mówię, jak żyję. Bo zawsze drugiego zarażam, zachęcam go do dobra albo do zła. Jestem odpowiedzialny za tych, którzy na mnie patrzą, którzy mnie słuchają. Odpowiedzialny za ich zbawienie. Święty Paweł w jednym z listów mówi: patrzcie na świadków wiary. Chrześcijanin to świadek wiary. A jeśli nie jest świadkiem wiary, to jest gorszycielem. Oczywiście może razić tego rodzaju skrajne ustawienie, ale taka jest rzeczywistość. Jeżeli ja sam nie wierzę Panu Bogu, czyż mogę innego wprowadzić w doświadczenie wiary? Jeżeli ja sam Boga nie kocham, czy mogę udzielić ze swojego skarbca to, co jest perłą drogocenną, najcenniejszą, którą jest miłość Boga? Gorszyciel to ktoś, kto przestał być świadkiem wiary, ponieważ tak wybrał. Niekiedy wybieramy to, co nas niszczy, a tym samym niszczy tych, których spotykamy. Zwróćmy uwagę na to, czy jest w nas głębia, czy płycizna, jakaś pustka życia, banalność, czy też rzeczywistość, do której inni lgną. Nasuwają mi się teraz te słowa z Ewangelii, gdzie słudzy świątyni przyszli do faryzeuszów i uczonych w piśmie, mówiąc o Jezusie: jeszcze nigdy nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia. W tych słowach Jezusa była moc, było piękno, była rzeczywistość, za którą człowiek tęskni. Zobaczmy, że jednym z takich najpiękniejszych wyrazów, znaków obecności Boga w człowieku, tego, że Bóg istnieje, jest tęsknota człowieka za Bogiem. I to jest taki znak. Tęsknię za Bogiem. Ta moja tęsknota mówi, że Pan jest. Gorszyć to pozbawić drugiego człowieka entuzjazmu, jaki wnosi w życie wiara. To przeszkadzać mu zło nazwać złem. My nazywamy to koniecznością. No wiesz, inaczej nie można żyć. Wszyscy tak żyją, ale to nie jest usprawiedliwienie, że niektórzy żyją tak, jakby Boga nie było. Zgorszyć to odrzucić w człowieku to, co jest
w nim z Boga, a dać to, co nasycić nie zdoła. Czy ja czuję się człowiekiem nasyconym, wypełnionym Bogiem, spełnionym, a zatem szczęśliwym?